Siemano, przepraszam. Mam pytanie, bo jestem przedstawicielem firmy Jabolizer SA i wprowadzamy do obrotu takie nowe jabole, one się generał nazywają. Ja mam przy sobie jeszcze dwa egzemplarze. Chciałbyś zdegustować? A chciałbyś zdegustować coś innego? No dawaj, a co masz? A co byś chciał, ale to nie dzisiaj. Nie no, normalnie. Gdzie chcesz odlecieć? Możemy się wymienić. Ja serio mam te generały, zobacz. Ja blajdę, nie ma tu już tego. Jest! Prowadzimy... Nie, prowadzimy teraz kampanię Jabolo 13, to jest konkurs. Generał. Normalnie. Ja pierdolę. I co teraz? Jak chcesz wziąć udział w konkursie, właśnie musisz wypić i powiedzieć... Cały? Nie musi być, ale musisz ocenić jak... Co byś poprawił w tym napoju? Aha. I są przyznawane noty za styl. Ale poważnie mówicie o tym? Jak Boga kocham. Nie kochasz Boga, bo myślę. Ale, musisz... ale Bóg kocha ciebie. Musisz grzdyla wziąć i powiedzieć, co myślisz o tym. Stryknie? Spoko, nie? Spoko, kurwa. Prowansja. Południowe stoki, kurwa, jabłka rosnące. A który rejon Włoch to jest? Co? Który rejon Włoch to jest? Południowy czy północny? Bardziej? Francja, mówię, Francja. A, no Pireneje. Tak. A racja. Pireneje i Jugosławia, Istria. O, to i fajny szalik widzę, to jest z tego, z Armaniego chyba trochę, nie? Ten szalik dostałem 30 parę lat temu. Proszę, mój zachować. Od mojej koleżanki. Trochę byłem za młody, ona była fajna dupa. No cóż. A weź szalik też, gula. Ja piję dzisiaj. Ile? Cały. No kurwa. Nie zamarznijcie tylko. Damy radę. Dajcie radę. Z Pruszcza jesteście, chłopaki? No. Jabolizer SA. Ale poważnie taka kampania jest? Naprawdę. Kurwa, nie wierzę. W internecie trzeba wpisać. Wpiszesz Biuro Ochrony Jabola. To jest tutaj w Pruszczu. Serio. Ja bym miał coś... Ale no nie, nie w tej chwili. Ale byście się poprzewracali. A, nie, nie, nie chcę. Nie, nie chcesz takich rzeczy. Nie, to jest spokojne. Ale na mrozie lepiej nie ten. Nie próbować. Pewnie. Dobra, to dzięki za skosztowanie. Wszystkiego dobrego. No i co? Opinię mam wyrazić? Tak. Kurwa, ty... Po prostu będę polecał znajomym. 7 zł to kosztuje. A gdzie sprzedają? Polo Market. Aha, w Polo Markecie. Mhm. To tam jest chyba Polo Market. Niedaleko, no. Niedaleko. Nowo otwarty. No, nowo otwarty. Jakiś taki czas temu. Co robicie, chłopaki, tak w ogóle? A wracamy sobie teraz z baru akurat. Ale w życiu? Pracujemy tu i tam. Studiujecie? No. Spokiem boli. A tak. Ogólnie dla Jabolizer SA teraz promocję przeprowadzamy, nawet w to zimno. Nie, to za, nie, te, nie zasłaniaj się tak. Zimno. Bo to, zimno to jest, wiesz, kwestia względna. Dobre, dobrze powiedziane. Ja mam kalesony na przykład, to mi nie jest zimno. Jaki producent? Producent? Kwidzyn. Kurwa. Myślałem, że Sony. Bo są kalesony firmy Sony. Są takie. Firmy Sony to ja... Jestem bardzo starym człowiekiem. Nie, nie jest przesady. Mam fajkę poczęstować. Palicie? Nie, dzięki. Ja tylko elektryki czasem. Tak? A, dobra, czasem pewnie. Kurwa, jeszcze muszę perłę kupić dla pintla. Eksport czy zwykłą? Chmielową. Ale tylko no, chcę. Może być. Tutaj nie ma perły. A, nie ma. Perła ten... jest w Żabkach chyba tylko. No i w niej się sklepa. Już. Z tego powodu jest popularna chmielowa. Tylko wśród bogatszej populacji, bo butelka nie jest zwrotna. Zielona, nie? W ogóle od perły nie są zwrotne butelki. Nie opłaca się. Kurde. Gdzie tam? Słuchajcie jakiejś muzy? No. Chłopcy? Zdarza się. Jakiej?
A bardzo różny, każdy. Nie. I tej starszej, nowej. Techno. Nie. Trans. Też się zdarza. Trans. Trans też. Też. Nie bardzo. Armin van Buuren. Znany. Z Holandii. Mój kolega. Kolega? Tak, my się znamy z sieci. No. No. Sieciowa znajomość, ale... Biznes. Nie biznes, kolega po prostu. No, okay, myślałem, że... Lubimy to, ja też trochę na komputer. To się bardzo łatwo robi, miksuje. Mhm. Jak się ma Maca. No. Bo na Windowsach tam gówno wychodzi. Amelie Lens. Mhm. Rogal DDL. Też może. To jest za nowe. Ale z rapu amerykańskiego Snoop. Snoop Dogg? No. No. Ja kiedyś siedzę na kiblu, w łazience. Snoop mieli... to on lubi zapalić sobie, nie? To on tam ponoć 5 dziennie kręci. Snoop, kurwa. On ma... No, a jak? Przecież on ma swojego osobistego asystenta do kręcenia. Do kręcenia. Tak. No, ale on ma. On ma na receptę, nie? Słuchajcie, w Stanach jest tak. W niektórych Stanach, bo tam każdy stan ma swój własny parlament i własne prawodawstwo. Mhm. I w niektórych stanach jest tak. Mi jeden gościu stale przysyłał. Już teraz nie chcę, bo się policja tym interesuje. Jego policja nam dokucza, nie? Jego plantacja, kurwa, nie wiem ile tam, pół hektara szklarni. To znaczy, to jest ciepły, południowy stan, ale to i tak musi dorastać i tam lampy. Louisiana, nie? No. Zobacz, mój but, takie szyszki, kurwa. Zabój, dlaczego ty nie zabawiasz ode mnie? A też taka znajomość internetowa. Ja mówię, kurwa, nie mogę. Nie mogę po prostu kupić do Polski iluś gramów, bo za gram jest 3 lata. Niech sprzeda jako kolekcjonerskie. Nie, kolekcjonerskie. Będę kolekcję miał, kurwa, tutaj na dołku. Trzeba jechać do Holandii, albo do Czech, gdzie można mieć ile? 2-3 gramy? Byłem, ale nie pamiętam, ile oni mogą. Mogą legalnie mieć. Chodzisz sobie do pubu czeskiego. Gram chyba, nie będę przesadzał, że tam 3 gramy. Gram. No. A to jest od chuja już. Oni ciastka mają w tych pubach, bo ja byłem kiedyś. W Holandii. To nie, w Czechach też mieli. Też? Też mieli, no. Legalnie sobie zamawiasz, ale nie, szyszkę, susz. No. Skręcasz. Nie, nie ma za co. Skręcasz, wychodzisz na ulicę, siadasz na murku, zapalasz sobie, policja przechodzi, wącha. Najwyżej jak będziesz za bardzo zajebany, no to cię wezmą. Mandat. Sprawdzą, czy ty nie masz więcej, czy nie handlujesz. No. Na własny użytek możesz mieć gram, ten powiedzmy umowy, ja powiedziałem. Wsiadasz w pociąg, wracasz do Cieszyna, kurwa, jakimś tam szynobusem. Drezyną. Drezyną, potem do Puszcza. Są kraje bardziej nowoczesne, są kraje mniej nowoczesne. No w niektórych w Szwajcarii, chodźcie tu z boku bardziej, no. Na środku. W Szwajcarii...